Panie trenerze, w Radomiu przygotowuje się kadra zapaśników seniorska i juniorska. Do jakich imprez trenujecie? Od zeszłego czwartku przyjechaliśmy na zgrupowanie do Radomia, kadra seniorów oraz kadra juniorów. Juniorzy przygotowują się do startu w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w przyszłym tygodniu. Już w poniedziałek pierwsi zawodnicy będą się ważyli, we wtorek pierwsze walki. Seniorzy za dwa tygodnie rozpoczynają się Mistrzostwa Polski seniorów w Zgierzu. Ja przyznam szczerze, że pierwszy raz jestem na zgrupowaniu, bo oczywiście na zawodach już tu byłem wielokrotnie, na turniejach rozgrywanych tutaj na tej hali. Na zgrupowaniu jestem pierwszy raz i jestem bardzo zadowolony z warunków, jakie tutaj zastaliśmy. Wszystko jest poddopinane, sala jest bardzo dobra, dobre warunki do treningu, jest siłownia. Jak widzimy, mamy tutaj też stadion, obok jest stadion także lekkoatletyczny, gdzie możemy skorzystać z treningów biegowych. Także wyżywienie jest na bardzo dobrym poziomie, bardzo miłe panie. Także wszyscy jesteśmy zadowoleni z pobytu w Radomiu. Widzimy, że zapaśnicy teraz grają w piłkę nożną. Może pan wytłumaczy naszym telewizom, dlaczego trenują taki sport, a nie widzimy ich właśnie na sali zapaśniczej. Akurat plan treningowy był taki, że dzisiaj po rozruchu technicznym mamy trening, mieliśmy przewidziane gry z uwagi na to, że taka pogoda i chcieliśmy troszeczkę więcej pobiegać. Wyszliśmy na boisko i gramy właśnie w piłkę nożną. Po obiedzie mamy trening na macie. Także jak widać, zapaśnik jest po prostu wszechstronnie, musi być rozwinięty. Gramy w piłkę, gramy w koszykówkę, pływamy, biegamy na nartach, chodzimy po górach, biegamy na stadionie. Wszechstronność jest bardzo ważną cechą w zapasach. A ilu zawodników z Radomia jest na zgrupowaniu kadry? Na zgrupowaniu kadry seniorów obecnie jest czterech zawodników z Radomia. Jest to Przemysław Piątek, Mateusz Nowak, Arkadiusz Kołyny czy Aleksander Kroczak. Jak oni prezentują się na tle kolegów z innych klubów? Jeżeli zostali powołani do reprezentacji kraju, to znaczy, że muszą prezentować odpowiedni poziom, także nie odbiegają niczym od reszty zawodników, którzy przyjechali na zgrupowanie. Czy mają szansę na medal Mistrzostw Polski? Dziwne by było, gdyby reprezentanci kraju nie stawiali sobie celu zdobycia tytułu Mistrza Polski. Oczywiście, myślę, że każdy z tych, którzy są tutaj na zgrupowaniu, stawia sobie jeden i wyraźny cel, minimum medal albo Mistrzostwo Polski Seniorów.